Witam Was wszystkich w nowym odcinku. Dzisiaj nagramy coś zupełnie innego. Będzie to gra Valorant Wiele z Was może o niej słyszało, może nie słyszeliście jeszcze. Jest to gra z firmy Riot Games, tak samo jak TFT, ale będzie to coś zupełnie innego. Będzie to odpowiednik CS, a tak bym to najlepiej określił. Dlaczego nagrywam filmik z tej gry? Bo bardzo mi się ta gra podoba. Chciałbym dla Was nagrywać tę grę, jeżeli Wam się to spodoba, jeżeli to się przyjmie. Mega mnie ta gra zaciekawiła. Ja głównie przez to, że kupę godzin przegrałem w CS, -a, a ta gierka po prostu może trochę odświeżyć to doświadczenie i chciałbym Wam pokazać, e, jak ta gra wygląda, troszkę o niej opowiedzieć, a później przejdę do tego, e, co było napisane w. w w thumbnailu tego filmiku, czyli jak zdobyć klucz do zamkniętej bety. Zamknięta beta rusza już jutro i przez 4 dni będziecie mogli zdobyć klucze do zamkniętej bety oglądając pewne filmiki, które powiem, o których opowiem później. Tak więc zaczynajmy. O, o co chodzi z tym Valorantem? Valorant to jest gra 5 na 5, zupełnie tak samo jak CS. Mamy limitowane dostęp do odcinków, do filmików, które zostały ujawnione z alfy oraz z bety, która się niedługo pojawi, która przedstawia nam właśnie zachowanie pewnych, pewnych klas, pewnych umiejętności. Tutaj widzimy, jak ta postać wskakuje. Na dole, co warto zauważyć, zerknijcie sobie na dół, są cztery umiejętności. Na czwórce QEX na pewno można je zbindować inaczej. Ta ostatnia umiejętność to jest umiejętność specjalna. Ona się ładuje poprzez zabijanie lub przez, jakich, przez jakiś cooldown. No zobaczymy, jak to faktycznie wyjdzie w późniejszej wersji, Czyli, czyli tam w becie, Q i E to są umiejętności, które można kupić z tego co wiem lub czwórka, i Q to są umiejętności, które można kupić, e, to będzie taki odpowiednik smoków i flaszy, jeżeli graliście w CS, to będziecie wiedzieć, po prostu będzie to takie utility e, coś, co powinno Wam pomóc zająć bombsite albo też go bronić, czyli jakieś smoki, flesze, mołotowy, wszystko, co wam tam może pomóc, zająć obronić BSA, będzie można kupić i nie będzie to wypadało, jeżeli padniecie, czyli coś zupełnie innego w porównaniu do CSA. Będzie można nosić dwa za każdym razem, zależnie od postaci. Tutaj widzimy kolejną umiejętność, czyli taka ściana. Podajże od postaci Viper. Tych postaci w closed becie będzie 8. I to w sumie by było na tyle, nie chcę tu za bardzo za dużo mówić o tych postaciach, o tych umiejętnościach, jeżeli Wam się to spodoba, to nagram o tym zupełnie inny filmik, ale chciałem tak tylko powiedzieć o co tu będzie chodziło. Na tej mapce możecie zauważyć, że są trzy pompsady aż zupełnie coś innego niż w CS-ie. Każda mapka będzie miała jakiś tam swój specjalny trik, można powiedzieć. Tutaj są trzy B, -y, w innej mapce będą jakieś krótkie teleporty i na pewno z każdą inną mapką będą też coś dodawać, tak samo jak w TFT teraz dodali te trzy różne światy tutaj te mapki też będą jakoś tam inaczej tworzona każda mapka powinna być unikalna i, i tworzyć zupełnie inne doświadczenie, jeżeli będziecie na niej grać. Tak więc myślę, że starczy, jeżeli chodzi o Valoranto, jeżeli chcecie więcej, to mogę opowiedzieć w kolejnych odcinkach, a teraz przejdziemy do tego, o czym ten odcinek powinien być, czyli o tym, jak dostać klucze do zamkniętej bety. Link do tej stronki zostawię Wam przypięty w komentarzu. Jak już znajdziecie się na tej stronce, to jest stronka do zapisów, do zamkniętej bety. Tutaj na górze widać playvalorant.com. Tutaj macie filmiki z tej gry, jakiś tam opis, gdzie można znaleźć więcej informacji, na przykład na Twitterze. Tutaj musicie się zalogować. Jeżeli gracie wcześniej w TFT lub Lola, to na pewno macie konto Riot. Możecie się do niego zalogować. Jeżeli nie macie, po prostu się zarejestrujcie. Tutaj wyskoczy wam takie okienko. Jak już się zalogujecie do swojego konta Riot, to wyskoczy wam taka stronka i tutaj możecie sprawdzić swój status. Czy już jesteście w becie, czy macie dostęp? Ten status jak tutaj nacisicie na czeki status to zjedzie wam stronka i tutaj jest napisane, że Niestety jeszcze nie. Tutaj musicie potem wypełnić te kilka kolejnych kroków. Są one bardzo proste. Pierwsze to jest połączyć swoje konto z Twitchem. Dlaczego to musimy zrobić? Drugi krok nam tutaj przedstawia, że będziemy musieli oglądać streamy na Twitchu. To jest jedyny sposób, żeby dostać na ten moment klucze Valorant. Klucze te będzie można dostać od 3 kwietnia do 7 kwietnia. To są potwierdzone informacje, z tego co wiem. Właśnie 7 kwietnia będzie ruszała ta beta. A od 3 kwietnia można zdobywać klucze, tak więc jak nacisniecie sobie na ten pierwszy krok, wyskoczy Wam takie okienko ustawienia na Waszym konc koncie Twitch, i tutaj wyskoczy Wam Riot Games. W poprawie musicie po prostu nacisnąć połącz, ja już to zrobiłem, tak więc nie będę tutaj odłączał specjalnie, żeby Wam to zaprezentować. Naciskać połącz, i to po prostu Wam połączy konto Twitch z Waszym kontem Riot Games, i to by było na tyle. Co musicie pamiętać, to żeby oglądać te streamy. Nie wiadomo jest, ile tych kluczy rozdadzą. Może to być 100 tysięcy, może to być milion. Nie wiadomo, jak oni sobie to zaplanowali, ale oglądając te streamy, będziecie mieli szansę, żeby ten klucz dostać. Co jeszcze Wam chciałem pokazać? To filmik, który wyciekł z chyba czeskiego czeskiego streamera, czeskiego youtubera, który nam pokazuje jedną z tych mapek, tutaj może troszkę cofnę nie wiem skąd on ma prawdopodobnie dostał jakieś, jakieś klucze do bety, może rozdawali dla youtuberów streamerów, nie mam pojęcia. jak Ten filmik już był kilka razy reuploadowany, dlatego jest taka niska jakość, nie jest to oryginał tego filmiku, ale chciałem i tak wam go pokazać, bo jest tutaj menu broni tak te broni będą wyglądać. Tutaj kilka broni zgaduję, że ma skina, bo jest to jakaś złota broń, jakieś czerwone. AK podobna coś i sniperka. Tak więc tutaj na pewno będą skiny, i tak będzie to mniej wyglądało. Całkiem fajne, przejrzyste, ładne. Nie ma się tutaj do czego doczepić. Na razie mi się to podoba. Jest tutaj też zakładka Agenci na górze. Będzie można wybierać, kim można zagrać. Czech Cloud się nazywa ten gościu, jeżeli chcecie go sprawdzić, jeżeli tam jest coś na tym kanale, to polecam. OK, i tutaj są cztery tryby, które możemy wybrać. Shooting test, open range, spike planting, spike diffuse. Spike Planting i Spike defuse, to są prawdopodobnie, a to są wszystkie, wszystko tryby, które możemy poćwiczyć. Open Range to prawdopodobnie będzie jakieś tam trenowanie sobie aima. Fajnie, że zrobili to w Valorancie, że możecie poćwiczyć w grze, nie musicie pobierać jakichś modów, nie musicie pobierać innych gier. I tutaj respimy się na jakiejś mapce, ta mapka jest otwarta, wybieramy agenta. I biegamy sobie po tej mapce i pewnie mamy jakieś cele, gdzie możemy ćwiczyć aim. Tam coś latało, nie wiem czemu on się tak chaotycznie obraca. Tutaj jest to menu w grze, też fajne, przejrzyste i jakieś latające cele są, do których możemy postrzelać. Potem mamy tą tarczę. Ta tarcza możemy tutaj, jak mi się uda, zatrzymać, wybrać, jak daleko ta tarcza się ma oddalić. Na 5 metrów, 10 metrów, 20, 30, 50. Ta tarcza zapewne się oddali, i wtedy będziemy mogli celować w sam środek. Możemy ją też wyczyścić, fajny tryb. Fajnie jest to wykminione, to mi się najbardziej podoba, to już wcześniej widziałem, to chciałem Wam pokazać, to jest chyba, to będzie najbardziej kluczowy element do rozgrzewki, jeżeli chodzi o Valoranta, czyli włączamy sobie prawdopodobnie jakiegoś bota, który będzie biegał, może będzie stał na tych trzech liniach, włączamy sobie ilu chcemy tych botów zabić, czy będzie to Hard, Medium, Easy i tutaj jakieś tryby, które będą nam pomagały ćwiczyć tego aima. On wybiera Ammo, Easy oraz Eliminate 50. Z tego co widzę, ok, i pojawiają się te potwory, które musimy jak najszybciej zabić. Ehm, dlatego, że jest włączone na easy, to włącza on sobie. To one się pojawiają tak wolno. Tutaj sobie przyspieszył chyba sensa. Tego bota nie zdążył, czyli mamy jakiś tam ograniczony czas na zabicie tych botów, co jest bardzo fajne. To będzie ćwiczyło nasz refleks, ehm, ale przechodząc dalej. No i właśnie jak już jesteśmy tutaj, to może chcecie zobaczyć filmik, gdzie jeszcze można ćwiczyć Aima, jak nie macie dostępu do Valoranta, jak wszyscy teraz nie mają dostępu do Valoranta, ale po zamkniętej becie, jak dalej nie będziecie mieć dostępu do Valoranta, to gdzie tego Aim'a można ćwiczyć? Jest kilka sposobów, jeżeli jesteście zainteresowani, to taki filmik też mogę stworzyć. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Tutaj jest jakiś Spike Diffuse. Nie wiem o co chodzi z tym trybem. Może zaraz to jakoś wywnioskujemy z tego filmiku. Dziwnie się taki filmik ogląda bez dźwięku. Mm, o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Cały czas przy tym menu biega, okej, okay, Byface. face. E, I o co tutaj biega z tym trybem? No, rzuca sobie umiejętność, to jest umiejętność Fenixa, jednej z postaci. Aha, tutaj są po prostu postacie, które stoją na bumpsite, które ustawiają się prawdopodobnie za różnymi rogami, gdzie powinni stać przeciwnicy w normalnym w normalnym środowisku, w normalnej grze, czyli było tutaj trzech przeciwników, każdy był w innym miejscu, za innym rogiem. Dosyć ciekawie to wyglądało. Prawdopodobnie będzie sobie można tutaj poćwiczyć jakoś ciekawie, odbijanie tych bs -ów. tak samo z plantowaniem. To był kolejny skill Phoenixa, była to taka ściana. No, generalnie mega ciekawie to wygląda. Ta gra bardzo mnie zainteresowała, głównie przez to, że gram i w gry od Riotu i w gry od Valva, czyli w Cesa. Połączenie tych dwóch gier może naprawdę sprawić, że duża ilość osób się zainteresuje tym, tym trybem gry. Świat też bardzo fajnie wygląda, wszystko jest czyste, przejrzyste, nie ma tutaj za dużo tych elementów, powinno być łatwo widzieć przeciwnika i nie powinno być problemu z zabijaniem. Twórcy też powiedzieli, że nie będą tworzyć skinów do postaci, żeby za bardzo nie namieszać w tej grze, co myślę, że jest bardzo dobrym posunięciem. Skiny do broni w zupełności wystarczą. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o grę Valorant, ode mnie, przynajmniej w tym odcinku. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, jak ćwiczyć ma jakie są postacie, czym prawdopodobnie będzie się opłacał. Grać, w mojej opinii, to napiszcie w komentarzu. Ja się z wami żegnam, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i widzimy się i słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.